Jeśli macie z sobą wasze Biblię, zachęcam was, abyśmy razem udali się do fragmentu listu apostoła. Niektórzy uważają Pawła, natomiast co do tego nie mamy pewności. Pewność mamy co do tego, że ten list był redagowany przez apostołów, a więc listu nieznanych nam autorów do Hebrajczyków, rozdział 12 i wersety od 5 do 11. Jest to jeden z najbardziej fascynujących fragmentów Nowego Testamentu, a zarazem jeden z tych fragmentów, które raczej omijamy szerokim łukiem, jeśli tylko mamy taką możliwość. Chciałbym, abyśmy dziś spojrzeli na ten fragment i postarali się zastanowić, na czym polega jego wspaniałość i dlaczego zarazem tak często, gdy patrzymy na ten konkretny fragment Nowego Testamentu, wydaje nam się, że jest mało adekwatny, mało praktyczny i wolelibyśmy raczej nad nim przeskoczyć. List do Hebrajczyków, rozdział 12 i wersety od 5 do 11 zawiera następujące słowa. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karali nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Tekst ten dotyczy jednego z najbardziej popularnych zagadnień w naszym życiu. I to zagadnienie możemy umownie nazwać doświadczeniem albo próbą. Jeśli nie wiemy nic z Pisma Świętego na temat prób albo doświadczeń, z naszej praktyki, z codzienności wiemy co najmniej kilka rzeczy. Przede wszystkim wiemy to, że doświadczenia są powszechne. Każdy gdzieś z czymś się zmaga. Każdy przechodzi przez jakąś próbę, każdy z czymś walczy. Dalej wiemy, że nasze doświadczenia mają różną skalę. Są doświadczenia, które są bardzo małe, nawet pomijalne, ale są też doświadczenia, które są wielkie. Niektóre doświadczenia są krótkie, jeśli spojrzeć na czas ich trwania. Inne z kolei są długotrwałe. Niektóre rozciągają się nawet na dekady, a jeszcze inne mogą trwać nasze całe życie. Są doświadczenia, które są po prostu irytujące. Jest coś, co może nas zwyczajnie irytować, denerwować i frustrować. I nazywamy to jakimś życiowym doświadczeniem. Ale są też takie doświadczenia, które nas dewastują, które nas gniotą, tak iż czujemy się zdruzgotani. Każdy z nas przez jakieś doświadczenia przechodzi. Niektóre są fizyczne, tak iż odczuwamy je w naszym biologicznym ciele. Inne są relacjonalne i mają raczej wymiar kontaktu z osobą trzecią. Są doświadczenia, które są ekonomiczne i dotyczą stanu naszej zasobności. Są doświadczenia, które są emocjonalne i nie tyle odbijają się na naszym fizycznym ciele, ile odbijają się na świecie naszych emocji. I Pismo Święte pokazuje nam, że niezależnie o jakich doświadczeniach byśmy mówili, każde z nich jest dowodem tego, że Bóg nad nami pracuje. Że jest coś, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Jeśli otworzymy Pismo Święte i będziemy właśnie w nim szukać mądrości dotyczącej naszych życiowych doświadczeń, bardzo szybko zauważymy, że Pismo Święte nie jest jednolite, jeśli chodzi o sposób nazywania tego, co my nazywamy doświadczeniami. Czasem autorzy Nowego Testamentu będą używali terminu cierpienie. Innym razem powiedzą, że to, przez co przechodzisz, to są twoje
trudności. Jeszcze innym razem dowiesz się, że jest to dyscyplina, karcenie, strofowanie albo ucisk. Niezależnie jednak od użytego terminu, Słowo Boże naucza nas, że doświadczenia są dlatego, że Bóg chce coś w nas zmienić. Chce zmienić to, kim jesteśmy i chce zmienić to, jak postępujemy. Jeśli myślimy o doświadczeniach jako najbardziej powszechnym doświadczeniu naszego życia, to nie ma chyba lepszego fragmentu Nowego Testamentu, od którego moglibyśmy zacząć, niż właśnie list do Hebrajczyków i rozdział 12. To właśnie w tym miejscu chciałbym, abyśmy zaczęli naszą wielomiesięczną podróż przez sposób, w jaki Biblia opisuje nasze doświadczenia. Abyśmy mogli sobie zadać fundamentalne pytania. Czym są doświadczenia? Dlaczego Bóg mnie doświadcza? Czego Bóg ode mnie chce? Jak mogę się zachować w obliczu doświadczeń? Co stoi na końcu tej drogi, przez którą muszę przejść? I tę drogę nazywam moim doświadczeniem. Czy doświadczenie kiedykolwiek zniknie? W jaki sposób powinienem zareagować, gdy czuję, że doświadczenie, przez które przechodzę, mnie druzgocze? A więc zacznijmy naszą podróż przez Biblię od listu do Hebrajczyków, od rozdziału 12. I chciałbym, abyśmy analizując odczytany przez nas fragment, zwrócili uwagę na trzy główne jego elementy. Przede wszystkim ten fragment będzie zawierał pewne ostrzeżenie. Rozpoczyna się słowami: zapomnieliście, ale na to patrzymy na samym końcu. Dalej ten fragment zawiera pewną instrukcję. Wprowadza nas w biblijną prawdę dotyczącą naszych doświadczeń. I wreszcie ten fragment zawiera zachętę. Odpowiada na pytanie, dlaczego powinniśmy przejść przez doświadczenia. A więc instrukcja, zachęta i napomnienie. Czasem, gdy czytamy jakiś fragment Słowa Bożego, studiując Biblię, zadajemy sobie pytanie, o czym ten fragment właściwie jest. Co jest główną myślą i dlaczego ten fragment znajduje się w Biblii? Co autor chce, abym z tego fragmentu wyciągnął? Gdy jednak spoglądamy na 12 rozdział listu do Hebrajczyków, wydaje mi się, że takiego problemu mieć nie powinniśmy. Posłuchajmy raz jeszcze tego tekstu uważnie, a następnie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, o czym ten fragment jest i jaki jest kluczowy wyraz, który zdradza nam myśl główną. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Jaki jest kluczowy wyraz w tym tekście? Słuchajcie, jak ja ten wyraz znalazłem, to wy też znajdziecie. Jaki jest kluczowy wyraz w tym tekście? Karanie. Ten tekst jest o karaniu. I właściwie wyraz karanie pojawia się aż 8 razy. Chciałbym jednak już na samym początku zauważyć, że takie tłumaczenie w mojej ocenie kompletnie nie oddaje tego, co Biblia stara nam się powiedzieć o Bożej naturze. I słowo karanie w tym tekście wynika z niedoskonałości języka, którego używamy, aby przetłumaczyć biblijne koncepcje na nasz język polski. Otóż wiele osób, które idą latami za Bogiem i w sposób kompletnie nieoczekiwany napotykają gdzieś na swojej drodze problemy, zadają sobie pytanie, czy Bóg mnie karze? Za co Bóg mnie karze? Albo nawet bezpośrednio zwracają się do Boga słowami, za co mnie karzesz? I takie myślenie zdradza, że zupełnie nie rozumiemy natury Boga, ponieważ Bóg nie karze dwa razy za jeden grzech. A przecież, gdy czytamy Biblię, dowiadujemy się, że karę za nasz grzech przeszły, teraźniejszy i przyszły wziął na siebie Jezus Chrystus. A więc, jeżeli Bóg nas doświadcza, to Bóg nas
nie każe. Kiedy idziemy przez życie i nagle na naszej drodze napotykamy problemy, które nas przerastają i są niespodziewane i myślimy, że Bóg nas karze, nie rozumiemy, co Bóg dla nas robi. Ponieważ Bóg nie karze nas dwa razy za to samo. Karę za nasz grzech wziął na siebie Jezus Chrystus. Dlatego dużo lepszym tłumaczeniem myśli, którą chcą oddać autorzy listu do Hebrajczyków, będzie słowo dyscyplina, które występuje w każdym przekładzie anglojęzycznym. Synu mój, nie lekceważ dyscypliny pańskiej, co starają się napisać autorzy tego listu. Nie upadaj na duchu, gdy Bóg ciebie doświadcza, ponieważ kogo Pan miłuje, tego dyscyplinuje. Słowo dyscyplina zawiera w sobie zupełnie inny koncept miłości Boga, aniżeli słowo kara. Skoro więc osią tego fragmentu jest Boża dyscyplina, czego możemy się o Bogu dowiedzieć? Czego możemy się dowiedzieć o Bogu, który przychodzi do naszego życia, aby nas dyscyplinować? A więc dalej w tym tekście poszukujemy instrukcji, które są nam udzielane. Czym jest dyscyplina? Jest to pierwsze pytanie, które chciałbym postawić. Dlaczego Bóg nas dyscyplinuje? I wreszcie, jak reagować, gdy Bóg mnie dyscyplinuje? Czym jest dyscyplina? Ciekawe jest to, że wyraz, który jest użyty w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków na określenie słowa dyscyplina jest tym samym wyrazem, którego apostoł Paweł będzie używał w liście do Tytusa w rozdziale 2 i w wersecie 11 i 12. Posłuchajcie proszę uważnie. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas. Słowo nauczać i słowo dyscyplina jest tym samym greckim terminem. Apostoł Paweł, gdy pisał do Tytusa, a za jego pośrednictwem do kościołów pogańskich, stwierdził, że Boża łaska przyszła z nieba do nas na ziemię po to, aby nas dyscyplinować, co znaczy, aby nas nauczać, aby nas ćwiczyć, aby nas trenować. Gdy zaczynamy rozumieć, kim jest Bóg, gdy każdy z nas, krocząc przez życie, zaczyna mieć oczy otwarte na Jego piękno, serce wrażliwe na Jego obecność, umysł żywy na Jego miłość, Bóg przychodzi następnie do nas w swojej łasce, aby móc nas nauczać. Ponieważ nie wszystko jeszcze rozumiemy, nie wszystko pojęliśmy, nie wszystko widzimy tak, jak widzieć powinniśmy. A tym samym niesamowite jest to, że 12 rozdział listu do Hebrajczyków zanurzony jest w kontekście więzi Boga z każdym z nas. Więzi, wewnątrz której Bóg przychodzi, aby pokazać nam rzeczy, których nie wiemy. Aby nauczyć nas rzeczy, których nie rozumiemy. Aby po prostu z nami być i prowadzić nas głębiej i głębiej w poznaniu Jego wspaniałości. Ale rozdział 12 listu do Hebrajczyków jest również osadzony w kontekście więzi rodzinnych pomiędzy Bogiem jako Ojcem, a nami jako dziećmi. Zwróćcie proszę uwagę raz jeszcze. Synu mój, w ten sposób piszą autorzy listu do Hebrajczyków. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A więc jeżeli spoglądamy na koncepcję Bożej dyscypliny, Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. W życiu każdego rodzica bywają takie momenty, gdy spogląda on na swoje dziecko albo dzieci i musi powiedzieć, chodź tu na chwilę, muszę ci wytłumaczyć coś, czego nie wiesz. A następnie przychodzi ten czas na tłumaczenie. I na koniec naszego rodzicielskiego tłumaczenia padają przeważnie wypowiadane z wielką powagą słowa i to jest dla twojego dobra. Gdy widzimy, jak dzieci rosną, szybko zauważamy, że nie wszystko rozumieją, ale bardzo nas kochają i chciałyby wszystko robić dobrze, najlepiej jak się da. Do tego stopnia, że w tym pragnieniu okazania nam miłości popełniają tak wiele błędów. To właśnie dziecko w swojej naiwności potrafi pójść do ogrodu i wyrwać kwiaty, które mama sadzi i podlewa codziennie, przynieść jej zerwane, żeby okazać jej swoją miłość.
Czy dziecko chce dobrze? Oczywiście, że chce dobrze. Ale czy w ten sposób najlepiej jest okazać matce miłość, ścinając jej kwiaty? Oczywiście, że nie. Więc to właśnie relacja między dzieckiem i rodzicem sprawia, że czasem trzeba usiąść i powiedzieć, wytłumaczę ci rzeczy, których nie rozumiesz. To, czego nie wiesz, to, czego nie pojmujesz, to, czego nie widzisz i jest to dla twojego dobra. Czym są doświadczenia? Czym jest dyscyplina? Jest to ten moment, gdy Bóg przychodzi do naszego życia i mówi, siądźmy na chwilę. Jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiesz. Jest jeszcze tyle rzeczy, których nie wiesz. Porozmawiajmy poważnie. I będzie to dla twojego dobra. Synu mój, nie lekceważ dyscypliny pańskiej, ani nie upadaj na duchu, gdy Bóg cię doświadcza, ponieważ kogo Pan miłuje, tego dyscyplinuje. Co to oznacza? Oznacza to, że nikt z nas nie jest jeszcze w miejscu, w którym powinniśmy być. Nikt z nas jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Jeszcze nie jesteśmy tymi, którymi Bóg chce, abyśmy się stali. Jest tak wiele rzeczy, których nie widzimy, nie słyszymy i nie rozumiemy. Jesteśmy w procesie duchowego wzrastania. Jesteśmy na drodze moralnego dojrzewania. I tak samo jak poważnie Bóg traktuje nasze zbawienie, tak samo poważnie traktuje nasze uświęcenie. I to jest jeden z powodów, dla których jeszcze tutaj jesteśmy. Ponieważ jest coś, co Bóg chce z nami jeszcze zrobić. Bóg nad nami pracuje. I gdy Bóg skończy swoją pracę nad każdym z nas, zabierze nas do miejsca, w którym jest sam, w którym na nas czeka. Chcemy być z Bogiem? Chcemy być tam, gdzie jest On? Chcemy być w wieczności? Pozwólmy Mu nad nami pracować. Niech Bóg wykona w nas swoją pracę, którą jeszcze musi wykonać. Dlatego te słowa brzmią tak intensywnie. Nie lekceważ dyscypliny. Nie upadaj na duchu, gdy Bóg ciebie doświadcza. Ponieważ kogo Pan miłuje, tego dyscyplinuje. Gdy bywają takie momenty, w których myślimy, że właściwie chcielibyśmy już z Nim być. Chcielibyśmy, żeby nas już zabrał. Chcielibyśmy stąd odejść, chcielibyśmy być z Nim. Pozwólmy Mu nad nami pracować. Nie upadajmy na duchu, gdy Bóg nas doświadcza. On wie, co robi. Czym więc jest dyscyplina? Dyscyplina to zbiór wszystkich bolesnych okoliczności, które są niezbędne w twoim życiu, abyś mógł zrozumieć to, czego nie rozumiesz. Abyś mógł się stać tym, kim stać się powinieneś, a kim jeszcze się nie stałeś. Poprzez dyscyplinę Bóg zmienia zarówno to, kim jestem, jak i to, co robię. Drugie pytanie, dlaczego Bóg mnie dyscyplinuje? Skoro wiemy, czym jest dyscyplina, to dlaczego jest niezbędna? Gdy jesteśmy dotknięci przez trudne życiowe doświadczenia, mamy często wrażenie, że nie jesteśmy w stanie przez nie przejść. Że gdy tylko postawimy kolejny krok na naszej życiowej drodze, on będzie tym o jeden za dużo. I złamiemy się pod ciężarem, który niesiemy. Wydaje nam się, że każda kolejna minuta albo godzina naszego życia dręczą nas coraz bardziej i doświadczenia, które musimy nieść, są ponad nasze siły. Często zupełnie szczerze przychodzimy do Boga, aby się wypłakać, powiedzieć, a czasem nawet wykrzyczeć. To jest ponad moje siły. Nie jestem w stanie tego dłużej nieść. Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, a Ty dokładasz mi jeszcze więcej, Boże. Nie uniosę tego. To jest ponad moje siły. Autor psalmu 42 w następujący sposób żalił się Bogu w swoim doświadczeniu. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Dusza moja smuci się we mnie. Wszystkie Twoje nawałnice i fale przeszły nade mną. Dlaczego zapomniałeś o mnie?
Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jak gdyby kruszono mi kości, gdy mówią do mnie wrogowie, gdzie jest Twój Bóg? Każdy z nas przechodzi przez jakieś doświadczenia. I wielokrotnie czujemy, że jeśli Bóg dołoży jeszcze troszkę, to po prostu będzie za dużo. I potrafimy do Niego przyjść i powiedzieć, Boże, to mnie przerasta. Nie poniosę tego. Czy czułeś się kiedyś tak, jak autor psalmu 42, który mówi, Boże, wystarczy? Boże, to jest ponad moje ludzkie siły? Okazuje się, że w doświadczeniach chodzi właśnie przede wszystkim o to, abyśmy zrozumieli, że jest to ponad nasze siły. Bóg nie musi tego rozumieć, ponieważ On to wie. To my musimy zrozumieć, że nasze ludzkie zasoby nie są nieograniczone, że nasze siły nie są niewyczerpane, że nasza wiedza i mądrość nie są bezbrzeżne. To my musimy zrozumieć, że nie posiadamy zasobów fizycznych oraz emocjonalnych, które są niezbędne, abyśmy mierzyli się na co dzień z tym wszystkim, co się nam w życiu wydarza. I abyśmy, rozumiejąc to, zbudowali zażyłe relacje z Bogiem. Tak zażyłe, jak nigdy dotąd. Bóg doskonale wie, że nie mamy sił, aby nieść to wszystko, co spoczywa na naszych barkach. Doświadczenia są po to, aby zaprowadzić nas do miejsca, w którym będziemy w stanie się zgodzić z Bogiem i przyznać Mu rację. Tak nie jestem w stanie. Tak nie mam siły. Tak nie potrafię. Doświadczenia przychodzą, gdyż Bóg chce wziąć nas na zupełnie inny poziom zależności od Niego, miłości do Niego. Doświadczenia przychodzą po to, abyśmy mogli doświadczyć kojącej słodyczy Jego obecności, gdy przychodzi do nas z tym, czego my nie mamy, a czego potrzebujemy po to, aby móc przeżyć kolejny dzień. Dlaczego Bóg nas dyscyplinuje? Ponieważ nas kocha. Szósty werset odczytanego fragmentu mówi, kogo Pan miłuje, tego dyscyplinuje i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Dlaczego dyscyplina? Ponieważ Bóg Cię kocha. Ponieważ kocha Cię zbyt mocno, aby patrzeć, jak wciąż sięgasz po półśrodki, które są niezdolne, aby Tobie naprawdę pomóc rozwiązać Twój problem. Ponieważ kocha nas zbyt gorąco, aby patrzeć, jak kroczymy przez życie i obojętniejemy. Przeistaczamy się w cyników, gdy doznajemy zawodu, starając się oprzeć na kolejnych ludziach albo na kolejnych metodach. Ponieważ chce nam pokazać pustkę i jałowość wszystkich miejsc, do których chodzimy po pomoc, a w tych miejscach Jego nie znajdujemy. Ponieważ Bóg chce nam pokazać światło, które nigdy nie gaśnie, ciepło, które nie ziębnie, miłość, która nie ustaje, barwy, które nie blekną, nadzieję, która się nie kończy, radość, która nie wysycha, życie, które nie umiera, obecność, która nigdy nie odchodzi. Dlaczego doświadczenia? Ponieważ Bóg nas kocha. Ktoś zauważył, że cierpienie nalega, abyśmy się nim zajęli. W naszych przyjemnościach Bóg zwraca się do nas szeptem. W naszym sumieniu przemawia zwykłym głosem, ale w naszym cierpieniu krzyczy do nas. Cierpienie to Jego megafon, który służy do obudzenia głuchego świata. Dlaczego dyscyplina? Dlaczego doświadczenia? Ponieważ Bóg nas kocha i potrzebuje nas obudzić, wybić ze snu i pokazać, że tylko na Nim możemy się oprzeć, tylko na Nim możemy polegać. Pewną ironią jest, że najmocniejsze słowa, które przeważnie wychodzą z naszych ust, gdy jesteśmy doświadczani, brzmią tak. Gdybyś mnie kochał, Boże, to wszystko by się nie stało. Ktoś może teraz zapytać, Mateusz, jak pogodzić te dwie rzeczy? Jak pogodzić to, co twierdzi, że czytamy w Biblii, że doświadczenia są dowodem Bożej miłości do mnie, podczas gdy przychodzą, wydaje mi się, że gdyby Bóg mnie naprawdę kochał, to wszystko by się nie wydarzyło.
to wszystko nie miałoby miejsca. Przyjaciele, jeśli myślimy w takich kategoriach, musimy kompletnie zmienić koncepcję miłości Boga, ponieważ to właśnie w naszych doświadczeniach Jego miłość do nas manifestuje się najpełniej. Motywem Jego działania w naszych doświadczeniach jest miłość. Gdy jesteś doświadczany, Bóg nieustannie myśli o tym, jak bardzo cię kocha. Zamiast zakładać biernie swoje ręce i przyglądać się tobie, jak się zmagasz, Bóg zakasuje swoje rękawy, aby śpieszyć tobie z pomocą, aby być dla ciebie wsparciem, aby dać ci to, czego nie masz, a czego potrzebujesz, aby pokazać tobie, że na nim możesz się oprzeć, że on ciebie nie zawiedzie. Mówiąc naszym językiem, w twoim doświadczeniu Bóg nieustannie obmyśla plan, jaką drogą ciebie poprowadzić, aby na końcu otrzymać efekt, który chce, a mianowicie uczynić ciebie nowym, bardziej podobnym do Niego, bardziej zależnym od Niego, bardziej ufnym, bardziej cierpliwym, bardziej miłosiernym. Celem tego, przez co przechodzisz, jest pokazanie tobie dużo głębszego wymiaru miłości Boga. Wymiaru, którego w przeciwnym wypadku nigdy byśmy nie doświadczyli. Dlatego też list do Hebrajczyków w sposób tak stanowczy mówi, kogo Bóg miłuje, tego dyscyplinuje. Czy przechodzisz teraz przez jakieś doświadczenia? Czy jest coś, co ciebie pali, co ciebie boli, co nie daje ci spokoju? Jest to dowodem Bożej miłości. Jest coś, co Bóg chce dla ciebie zrobić. Jest proces, przez który chce ciebie przeprowadzić. Bo ciebie kocha. Bo się o ciebie troszczy. Ponieważ Mu na tobie zależy. Pozwólcie mi, proszę, na pewne wtrącenie. Ktoś może teraz tego słuchać i myśli sobie, to się kompletnie nie klei. Ja w swoim doświadczeniu zupełnie nie widzę Bożej miłości. Zupełnie nie widzę, żebym mógł na Nim polegać. Nie widzę, aby On był. Nie widzę kogoś, o kogo mógłbym się oprzeć. Co to może oznaczać? Może oznaczać to tyle, że nie masz mądrości, aby odróżnić doświadczenia od konsekwencji. Przychodzi mi na myśl wiele rozmów, które miałem, podczas których ktoś opisywał mi swoje niesamowite problemy słowami, to jest ogień, który mnie pali. I niech Bóg mi wybaczy, że choć chciałem, często nie powiedziałem, to nie jest żadne doświadczenie. To jest konsekwencja twoich grzesznych decyzji. Musimy umieć te rzeczy odróżniać. Spróbujmy więc razem kilka przykładów. Zacznijmy od prostych. Otóż Henryk miał kiepski dzień i ukradł w pracy sprzęt budowlany. A ponieważ siedział już w przeszłości, od razu został skazany i siedzi w więzieniu znowu. To jest dla niego doświadczenie czy konsekwencja? To jest konsekwencja. A co jeśli Henryk uważa, że to jest ogień, który go pali? Powinniśmy powiedzieć, Heniu, chyba nie powinieneś był tego ukraść. I gdybyś był tego nie ukradł, moglibyśmy porozmawiać o życiowych doświadczeniach. A więc to nie jest żadne doświadczenie. To jest konsekwencja błędnych decyzji. Stefan pozwolił sobie na dużo więcej i nie zachował wierności wobec własnej żony. Mówiąc wprost, zdradził ją. Jego żona się o tym dowiedziała, ta rzecz do niej dotarła, czuje się zawiedziona, czuje się zdradzona, czuje się oszukana. Nie jest w stanie dźwigać tego ciężaru i nie wyobraża sobie, aby relacje miały tak po prostu wrócić do normy. Czy zachowanie żony względem męża jest dla męża doświadczeniem czy konsekwencją? Doświadczeniem czy konsekwencją? Jesteście pewni? Nie uwierzylibyście, jak wiele osób uważa, że to jest doświadczenie. Jestem doświadczony, ponieważ moja żona nie gotuje mi tak jak wcześniej. A czemu tobie nie gotuje tak jak wcześniej? Bo ją zdradziłem. Czy Kościół może się o mnie modlić, ponieważ jestem tak doświadczony? Nie, wydaje mi się, że nie powinieneś był jej zdradzić.
a potem moglibyśmy porozmawiać o tym, za co się modlimy. Dalej, Janusz i Mariola nie stanowią przykładu kochających się rodziców. Jeżeli cokolwiek u nich w domu się dzieje, to nieskończone awantury i jako małżeństwo nie modelują dla własnych dzieci miłującej relacji pomiędzy Chrystusem i Kościołem, tak iż ich dzieci, gdy dorastają, zmagają się z własną duchową tożsamością i wspominając własną przeszłość, nie potrafią zbudować trwałych małżeństw. Czy kryzys dzieci jest dla rodziców doświadczeniem czy konsekwencją? Konsekwencją. Wiecie, jak wiele osób uważa, że to jest doświadczenie? I trzeba się modlić, trzeba pościć, żeby Bóg przez to doświadczenie pomógł przejść? Ponieważ to jest ogień, który tak pali? Nie, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja wielu lat tolerowania grzechu w domu. To nie jest doświadczenie. To jest konsekwencja. Skomplikujmy trochę. Marysia zachorowała na chorobę nowotworową. To jest doświadczenie czy konsekwencja? Ktoś może teraz powiedzieć, to nie jest takie proste, to zależy. I to jest dobra odpowiedź. Ponieważ to nie zawsze jest proste. Przeważnie to, przez co w życiu przechodzimy, jest jakąś kombinacją konsekwencji naszych decyzji oraz doświadczeń. Ale my powinniśmy mieć mądrość, aby umieć to odróżnić. Dlaczego? Dlatego, że wyjściem z doświadczenia jest umiejętność poddania się Bożej pracy, aby Bóg uformował mnie do takiej postaci, do jakiej chce. Jak jest wyjście z konsekwencji? Wyjściem z konsekwencji jest moje upamiętanie. Dlatego powinienem umieć odróżnić, czy to, przez co przechodzę, jest doświadczeniem. Wtedy poddaję się Bogu. Czy jest konsekwencją? Wtedy powinienem się upamiętać. Kiedy mamy do czynienia z konsekwencjami? Wtedy, gdy przyczyna, która doprowadziła cię do miejsca, w którym jesteś, wymaga upamiętania. Kiedy mamy do czynienia z doświadczeniem? Wtedy, gdy nie uczyniłeś kompletnie nic, aby znaleźć się w miejscu, w którym jesteś, a mimo to znajdujesz się w tarapatach po uszy. Wtedy mierzymy się z doświadczeniami. Kogo Pan miłuje, tego doświadcza. Tego dyscyplinuje, twierdzą autorzy listu do Hebrajczyków. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Raz jeszcze, dlaczego Bóg nie dyscyplinuje? Ponieważ mnie kocha. I autorzy listu do Hebrajczyków twierdzą, że wszystkie Boże dzieci doświadczają dyscypliny. 7 werset. Jeśli znosicie dyscyplinę, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie dyscyplinował? A jeśli jesteście bez dyscypliny, która jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Czy przechodzisz przez jakieś doświadczenia? Czy jest coś, z czym się zmagasz? Z czym sobie nie radzisz? Coś, co ciebie gniecie? Nie byłbym zaskoczony, gdyby ktokolwiek, czytając ten tekst albo wsłuchując się w nasze rozważania, powiedział, to nie jest dla mnie. W pracy jest okej, z żoną jest okej, z dziećmi jest okej, w życiu jest okej, na koncie bankowym jest okej. Właśnie wróciłem od lekarza, lekarz też mi powiedział, że jest okej. Nie mam problemów. Jeśli tak myślisz, posłuchaj raz jeszcze. Jeśli znosicie dyscyplinę, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Raz jeszcze, nie masz problemów? Teraz masz problem. Bo Bóg dyscyplinuje wszystkie swoje dzieci. Więc jeśli nie masz problemów, to tutaj jest twój problem. Nie jesteś jego dzieckiem. Nie jesteś częścią rodziny. Nie wybierasz się do nieba. Nie masz ojca, który by ciebie formował. Nie ma nikogo, kto byłby zainteresowany twoim wzrostem i twoją doskonałością. Teraz dopiero masz problem. Nie wiem, jak wielu z was pamięta czasy szkolne, gdy byliśmy zachęcani, aby czytać lektury obowiązkowe. Jedna z tych lektur to były przygody Tomka Sawyera. Przypominamy sobie zapewne ten moment, jak jego przyjaciel Chuck Finn siedział na płocie i śmiał się, jak ciotka Polly Tomka Sawyera
taszczy za uszy, miotłą uczy dyscypliny i przegania z kąta w kąt. Chuck Finn siedział na płocie i się naśmiewał, ponieważ on był sierotą. On nie miał rodziców. I nie rozumiał, czym jest dyscyplina. Ale gdy przyłożyliśmy jedną kartkę, to Chuck Finn płakał, myśląc o tym samym, ponieważ uświadomił sobie, że nie ma dyscypliny, ponieważ nie ma nikogo, kto by go kochał, kto by się o niego troszczył, komu by zależało. Dlaczego Bóg nas dyscyplinuje? Ponieważ nas kocha. Niech Bóg wybaczy nam wszystkie te chwile, gdy narzekaliśmy, że Bóg nas dyscyplinuje. I trzecie pytanie, tak gdy zastanawiamy się nad instrukcjami, które możemy wyciągnąć z tego tekstu, będzie brzmieć, jak reagować, gdy Bóg mnie dyscyplinuje. Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi, którą podpowiada ten tekst, spróbujmy zajść problem od innej strony. Dlaczego się zmagamy, aby zaakceptować Bożą dyscyplinę? I uważam, że powody są również trzy. Po pierwsze, często myślimy, że nie ma problemu, który należałoby rozwiązać. Gdy myślimy o tym, że dyscyplina jest dowodem Bożej miłości i poprzez dyscyplinę Bóg nas formuje, kształtuje, czyni nas nowymi, usuwa rzeczy, których nie powinniśmy mieć, aby na ich miejsce wyszły te, które mieć powinniśmy, to szybciej nam na myśl przychodzą inni z kościelnych ławek. Tak, ta, co siedzi tam z przodu, w trzecim rzędzie, to jej by się przydało, ale u mnie, Boże, plotkowanie to i Ksińska, ale nie ja. A jeśli chodzi o narzekanie i obmawianie, nie, no to ten brat z przodu, który siedzi. Ale ja jestem ostatni, ja nie mam problemu, który należałoby rozwiązać. Jest tak wiele innych osób, nawet bylibyśmy skłonni, aby dać Bogu gotowe imiona i nazwiska z adresem, gdyby chciał. Ale my? Dlatego się zmagamy, gdy przychodzi dyscyplina, ponieważ porównujemy się z innymi, zwłaszcza w Kościele i uważamy, że to oni powinni, że to im się należy, ale nie nam. Druga postawa. Możemy przyznać, że jest problem. No dobrze, Boże, jest problem, jest jakiś problem, ale to nie mój problem. To jest problem mojej żony. Albo problem jest z dziećmi. No tak, jestem wybuchowy, ale gdyby mnie nie prowokowano, gdyby mi ktoś nie nadepnął na odcisk, to by nie wyszło ze mnie to, co wyszło. A więc podobnie jesteśmy do dziecka, które mówi do rodzica, wiesz co, tato, ty zawsze przychodzisz na sam koniec tej kłótni i nie widzisz, co się działo wcześniej. Nie widzisz, jak to ja byłem prowokowany, jak to ja byłem zaczepiany, jak to ja byłem obrażany i gdy wreszcie wybucham, wtedy ty wchodzisz i cała wina jest moja. Często tak podchodzimy do Boga. Boże, na całą tą małżeńską awanturę wchodzisz na sam koniec i dyscyplina spada na mnie, przez problemy przechodzę ja. To ja się zmagam w pracy, nie moja żona. To ja się męczę, nie moje dzieci. Dlaczego ja, a nie inni? Z czego wynika taka postawa? Z przyjęcia założenia, że jest problem, ale to nie mój problem. I wreszcie możemy przyznać, że jest problem. Możemy nawet zgodzić się z Bogiem, że to mój problem, ale możemy uważać, że to nie jest moja wina. Nie uwierzylibyście, jak wiele pieniędzy dzisiaj ludzie wydają na psychologów, którzy poświęcają długie godziny, grzebiąc w ich przeszłości, starając się znaleźć ten haczyk, na którym można zawiesić tabliczkę z napisem wina. Przez długie godziny analizy waszego życia powiedzą wam, że winny jest wasz ojciec. Tak, to ta konkretna sytuacja, 30 lat temu. To dlatego dzisiaj jesteś, jaki jesteś. To twoja przeszłość, to twoja mama, to twój nauczyciel w szkole. To konkretne zdarzenie. Posłuchajcie mnie uważnie, nie chcę minimalizować roli naszych przeszłych doświadczeń w naszej codzienności. Nie uważam, że nasza przeszłość nas nie kształtuje. Uważam tylko, że współczesny świat chce nas wprowadzić w pułapkę sądzenia, że nawet jeśli jest jakiś problem i nawet jeśli ja mam ten problem, to ja mogę wziąć plakietkę, udać się głęboko w moją przeszłość i zawiesić na nosie kogoś innego i powiedzieć, to mój ojciec, to moja mama, to mój nauczyciel, to moi sąsiedzi.
a nie widzieć najbardziej oczywistego miejsca, na którym tą plakietkę należy zawiesić. To jest mój własny nos. Ja jestem częścią tego problemu. Jak więc reagować, gdy Bóg mnie dyscyplinuje? Werset 9 i 10. Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. O czym te dwa wersety nas instruują? Po pierwsze, pokazują nam, że właściwa postawa względem Bożej dyscypliny polega na przyznaniu się. To jest problem. I to jestem ja. Musimy przyznać, masz, Boże, rację. Cokolwiek czynisz, to Ty się nie mylisz. Nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. Nie jestem człowiekiem, którym powinienem się stać. Nie widzę tak, jak powinienem widzieć. Nie słyszę tak, jak powinienem słyszeć. Nie rozumiem tak, jak chcesz, abym rozumował. Masz, Boże, rację w tym, cokolwiek czynisz, a ja poddaję się Twojemu działaniu. A więc po pierwsze przyznaję, Ty jesteś Bogiem, a nie ja. I po drugie poddaję się Bożemu działaniu. Zginam swoje kolana przed Bogiem i mówię, zrób to, Boże. Zmień mnie. Kształtuj mnie. Działaj nade mną. Chcę się Tobie poddać. Dlaczego powinniśmy się poddać Bożemu działaniu? Dlatego, że, tak jak uczą nas autorzy listu do Hebrajczyków, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż ich dyscyplina często była nieracjonalna. Karali nas według swojego uznania, werset 10. Zawsze miałem problem z tym, żeby określić, jaka kara w domu będzie się należała za co. Często mi się po prostu wydawało, że jest to zupełnie arbitralne i będzie zależało od nastroju rodziców, od tego, jaką dynamikę już nam się uda zbudować swoim zachowaniem i co będzie tą ostateczną kroplą, która przeważy i sprawi, że któryś z rodziców wejdzie do pokoju. Ale rozmiar kary wymykał się mojemu pojmowaniu. Kiedy to będzie tylko jeden raz, kiedy to będą trzy, kiedy to będzie pięć? Było to nie do określenia. Autorzy listu do Hebrajczyków mówią nam, szanowaliśmy swoich rodziców, chociaż dyscyplinowali nas według swojego uznania. Najszybszy biznes, który zrobiłem w swoim życiu, to jest jeszcze jedna z tych historii, o których wam nie mówiłem, był wtedy, gdy razem z moim bratem pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym, aby mamę wytrącić z równowagi. I tą ostatnią kroplą było coś, czego zrobić nie chciałem, ale to się stało. Każde dziecko wie, jak to jest. Nie chciałem, ale się stało. Jak się stało, nie wiem. I strąciłem doniczkę z kwiatkiem. I ta doniczka się zbiła. Była w naszym pokoju, moja mama była wtedy u siebie w salonie i odgłos tłuczonej doniczki nie jest czymś, nad czym rodzic jest w stanie przejść spokojnie. A więc gdy usłyszeliśmy, że mama powstała, i kroki się zbliżają, wiedzieliśmy, co będzie grane. I wtedy mój brat zaproponował mi biznes, którego nie żałuję do dzisiaj, że zrobiłem. Otóż byłem w szoku, ponieważ mój brat zaczął bardzo szybko ubierać kolejne warstwy bielizny na siebie i powiedział tak, zrobimy tak. Ja powiem, że to ja, dostanę lanie, a ty mi dasz dwójkę. No co powiedział, nie ma problemu, zróbmy tak. I wszyscy na koniec byli zadowoleni. Mama, ponieważ kara została wymierzona, mój brat, ponieważ dostał, a mu się nie należało, wszystkich oszukał i ja, ponieważ nie dostałem, a mi się należało. Wszyscy byli szczęśliwi. Każdy z nas mógłby pogrzebać w własnej przeszłości i powiedzieć tak, były takie momenty, gdy rodzice nas dyscyplinowali według uznania. Kompletnie nie miało to sensu. Kompletnie. Albo nie oberwałem, a powinienem, albo oberwałem, a nie powinienem. Ale szanujemy naszych rodziców, dlatego że chcieli nas czegoś nauczyć. Nie chcieli, abyśmy przegapili jakąś cenną lekcję. Chcieli, abyśmy wyrośli na ludzi, którzy w sposób należyty oceniają rzeczywistość i zachowują się w sposób pełen szacunku do bliźnich. Więc szanujemy ich za to. Dlaczego powinniśmy się poddać Bożej dyscyplinie? Dlatego, że Bóg jest doskonały. Jego metody są doskonałe. I miara jest doskonała.
Dyscyplina nigdy nie jest irracjonalna, jeśli chodzi o Boga. Miara nigdy nie jest irracjonalna, jeśli chodzi o Boga. Ale tak jak On jest doskonałym Ojcem, tak doskonałe są metody, których używa. Tak doskonała jest ich miara. A więc tyle słowem instrukcji. Ale gdzie w tym wszystkim zachęta? Dlaczego mielibyśmy mimo wszystko z taką ufnością wkraczać w świat Bożej dyscypliny i powiedzieć: Boże, zrób ze mną, co chcesz? Posłuchajcie raz jeszcze wersetu 10, 11. Tamci bowiem karcili nas według uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Cóż za piękne określenie jest użyte w tym fragmencie na opis Boga. Ojciec duchów. Bóg jest Ojcem duchów. Szanowaliśmy naszych ojców, chociaż nas karali, werset 9. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? To, nad czym Bóg pracuje, to jest Twój duch. To jest mój duch. To jest ta niezniszczalna część nas, która będzie wiecznie żyć. Dlaczego powinniśmy się Bogu poddać? Bo Bóg sięga dużo głębiej, niż nam się wydaje. Jego dyscyplina nie dotyczy naszego tylko ciała, chociaż w tych kategoriach często to oceniamy. Bóg wnika poza to, co my widzimy i pracuje nad naszym duchem, który trwa wiecznie, który w wieczności będzie oglądał Jego świętość i oddawał Mu chwałę. To jest właśnie ta część nas, do której Bóg chce się dostać przez doświadczenia, aby móc nad tą częścią popracować. A więc jeśli znajdujesz się na liście Bożych zadań, jeśli widzisz, że Bóg jest w Twoim życiu tak intensywnie obecny, jest to dla Twojego dobra. Jest to po to, abyś mógł uczestniczyć w Jego świętości, werset 10. Słowo świętość i szczęśliwość powinny być synonimami, ponieważ jeśli grzech jest wszystkim tym, co sprawia, że cierpimy, to świętość jest wszystkim tym, co sprawia, że uczestniczymy w Bożej radości. Dlaczego Bóg nas dyscyplinuje? Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego szczęściu, abyśmy mogli współdzielić Jego świętość, abyśmy mogli być tacy jak On. I wreszcie ostrzeżenie w tym tekście, werset 5. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ dyscypliny pańskiej. Czy wiecie może, jak jest werset Starego Testamentu, który jest najczęściej cytowany w Nowym Testamencie? Będziecie zaskoczeni. To jest właśnie ten, 5. To jest cytat z Księgi Przypowieści 3:1. Nie lekceważ karania pańskiego. Jeśli cokolwiek było ważne w Starym Testamencie, w tym stopniu, że trzeba to cytować w Nowym Testamencie, to jest najpopularniejszy cytat. Nie lekceważ karania pańskiego. Nie zapominaj napomnienia. Czy nie jest to szokujące? Jeśli chodzi o naszą świętość, Bóg traktuje ją bardzo poważnie. Jeśli chodzi o naszą szczęśliwość, Bóg traktuje to bardzo poważnie. Wkracza w nasze życie ubrany w różne okoliczności, które my nazywamy doświadczeniem i dyscypliną. Nie zapominaj o tym, że Bóg to robi, ponieważ Ciebie kocha. Nie zapominaj o tym, że Bóg Ciebie dyscyplinuje, ponieważ jesteś Jego dzieckiem. To jest napomnienie. Nie zapominaj. Ale też nie lekceważ karania. Nie mów: jestem zmęczony. Nie podoba mi się to. Mam już serdecznie dosyć. Bóg jest Bogiem i On wie, co robi. Nie zapominaj tego. Bóg podchodzi do naszej dyscypliny poważnie. Nie ignoruj tego. Ból jest tylko tymczasowy. Korzyść jest niezmierzona, ale obietnica jest warunkowa. Odnosi się to tylko do Bożych dzieci. Dlaczego Bóg Ciebie doświadcza? Bo Cię kocha. Jak powinienem się zachować? Powinienem uznać, że On wie, co robi, i poddać się Jego działaniu.
I nie wolno mi zapomnieć o tym, że Bóg traktuje moją świętość na tyle poważnie, że wchodzi w moje życie często bardzo intensywnie, ale jest zawsze obok, aby dać mi to, co czuję, że muszę mieć, aby przez doświadczenie przejść. Ale tego nie mam. Bóg nas doświadcza, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Powstańcie, proszę. Zakończymy naszą społeczność wspólną modlitwą. Drogi Boże, dziękuję Tobie za to, że Twoja miłość jest tak ogromna i tak potężna. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że często ciężko jest znaleźć właściwe słowa, Boże, aby opisać cudowność Twojej łaski i wielkość Twojej miłości. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że znajdujesz tak wiele sposobów na to, aby nam swoją miłość okazać. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że przychodzisz do nas, jesteś obecny w naszym życiu, aby nas prowadzić, aby nas nieść i aby nas kształtować, ponieważ jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że doświadczenia są tymczasowe, ale ich korzyść jest niezmierzona. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że ostatecznie pragniesz, abyśmy mogli uczestniczyć w Twojej świętości, dzielić Twoją radość. Modlę się, Panie, abyśmy podchodzili poważnie do tych chwil, gdy przychodzisz do naszego życia, aby nas dotykać. Modlę się, Ojcze, abyśmy potrafili rozpoznać Twoją rękę nad nami i abyśmy mogli się jej poddać, tak jak dziecko poddaje się Ojcu. Modlę się, Ojcze, abyś kształtował w nas nowego człowieka, który jest stworzony na Twoje podobieństwo. Modlę się, Panie, aby efektem Twojej pracy był nowy człowiek w nas, który z martwych wstaje, aby Ciebie wiecznie wielbić. Modlę się, Ojcze, aby efektem Twojej pracy w nas zawsze była Twoja chwała i nasze szczęście. Prowadź nas jako Twoje dzieci. Daj nam mądrość, abyśmy umieli zobaczyć Twój palec, gdy na nas spoczywa. Daj nam pokorę, abyśmy umieli poddać się Twojemu działaniu, pamiętając, że to Ty jesteś Bogiem, a nie my. A w tym wszystkim spraw, aby Twoje święte imię przyjęło cześć, której jesteś godzien na wieki wieków. Amen.